Double whisky, panie generale. Z przyjemnością spełnię twoją prośbę, młody człowieku. Już nie taki młody, panie generale. Mam 40 lat. A lata na emigracji w naszej pierwszej dywizji pancernej liczą się podwójnie. Jeszcze nie przyzwyczaiłeś się do Szkocji? W Polsce, z tego co pamiętam, tak mocno nie lało. Pomyśl sobie, że Edynburg to taka mała Polska. Zamek to Wawel, a te góry to no, takie małe Tatry. Jedna z nich nawet trochę Gubałówkę mi przypomina. W Holandii też mają wielką kaplicę z Matką Boską Częstochowską w samym centrum miasta, ale i to nie przynosi im spokoju. No a ci, co wrócili do Polski, coś piszą? Mój dobry kolega wrócił. Umówiliśmy się tak, że jak będę go prześladować, to napiszę, że nigdzie nie ma takiej zimy jak w Polsce. A jak będzie okej, to że chciałby kupić dom z ogrodem. I co napisał? Nie dostałem żadnego listu. Jako młody człowiek w Edynburgu ciągle słyszałem opowieści o generale, który pracował za barem. On nigdy nie starał się, by być kimś znanym. On po prostu wybrał spokojne życie ze swoją rodziną. Mężczyźni mający wysoką pozycję i zasługi zwykle lubią się nimi chwalić, ale on tego nie robił. On był kimś podobnym do współczesnych prezesów wielkich koncernów. Człowiekiem z wizją i przekonaniem, w którym kierunku należy iść, z koncepcją strategiczną na dany dzień. I sam delegował uprawnienia do swoich oficerów. Generał Stanisław Maczek myślał często inaczej. Inaczej niż przełożeni, inaczej niż sojusznicy, inaczej niż wrogowie. Stanisław Maczek za młodu nie marzył o karierze w armii. Studiował filozofię i filologię polską we Lwowie, który znajdował się wówczas w zaborze austriackim. Opatrzność miała jednak co do niego zupełnie inne plany. Polacy w Galicji organizowali się w drużyny strzeleckie, szykowali się do tego, żeby w przyszłości tworzyć siły zbrojne, polskie siły zbrojne. I do takiej drużyny strzeleckiej należał również Stanisław Maczek. W 1914 roku Stanisław Maczek został wcielony do armii austro-węgierskiej. Początkowo walczył na Pokuciu, w końcu przeniesiono go do elitarnej jednostki cesarskich strzelców górskich. Walczył w Alpach i nad rzeką Isonco. Mój dziadek pisał swoją pracę doktorską w okopach i trzymał materiały do pracy w swoim plecaku. Myślał, że wkrótce wróci z wojny, obroni doktorat i zostanie nauczycielem. Ale niestety pewnego razu musiał przechodzić pod drutem kolczastym i ów drut zatrzymał plecak. Dziadek musiał podjąć szybką decyzję. Albo ocali plecak i zostanie zastrzelony, albo zrzuci plecak i pójdzie dalej. I porzucił ten plecak. Stanisław Maczek był w kompanii jedynym Polakiem. Awansował do rangi podporucznika i zdobywał kolejne medale. W górach, gdzie warunki są bardzo ostre, bunkry były wykopane w skałach, wykute, linie walk nieraz były oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów. Tam można było nauczyć się samodzielności w działaniach. I to, moim zdaniem, samodzielność działania jest tym, co generał Maczek wyniósł z austriackiego wojska
ze strzelców górskich, strzelców alpejskich. Po upadku monarchii habsburskiej wyruszył na odsiecz Lwowa, zajętego przez Ukraińców. W wojnie polsko-ukraińskiej podporucznik Maczek jako dowódca kompanii zasłynął niekonwencjonalnymi, często szalonymi pomysłami. Stanisław Maczek stara się jako żołnierz piechoty zwiększyć szybkość i manewrowość poprzez zastosowanie wozów konnych. 20 listopada 1919 roku na dworcu w Ustrzykach Dolnych żołnierze Maczka, uderzając z zaskoczenia, przejęli bez większych trudów wojskowy pociąg ukraiński z 4 działami i 3-krotnie liczebniejszą załogą. Później zdobyli węzeł kolejowy Chyrów i leżący nieopodal Felsztyn. Największym wyczynem Maczka podczas walk w Bieszczadach była wyprawa w okolicach wsi Terło w poszukiwaniu haubic, z których Ukraińcy ostrzeliwali polskie pozycje. Przeprowadził ze swoją kompanią akcję nocną, przebrani w stroje białe, maskujące, przez prawie całą noc przeszli górami zupełnie z innej strony niż od strony tego frontu. Po akcji zdobycia góry pod miejscowością Żurawno, Maczka komplementuje i awansuje sam Józef Piłsudski, wówczas naczelnik państwa polskiego, który pojawia się pod Felsztynem. A toście szybko uwinęli się z tą górą, poruczniku, powiedział. Podporucznik Maczek został jako bodaj pierwszy oficer w Wojsku Polskim awansowany na wyższy stopień na polu walki. Stanisław Maczek walczył również w wojnie polsko-bolszewickiej. Opatrzność nad nim czuwała, ale w wojnach stracił 3 braci, w tym brata bliźniaka. Popatrzcie tutaj. To jest krzyż srebrny w rytucie militarii. Strata jego 3 braci jakoś go upewniło w swoim życiu. Jakoś, tak jak ich mądrość w jego weszła. Także ich 3 stracił. I może czuł, że musi coś pokazać. W niepodległej Polsce zrobił karierę jako oficer piechoty, ale wiedział, że przyszłością armii jest broń pancerna. Do jego najważniejszej nominacji doszło 30 października 1938 roku w Bielsku, w czasie kiedy Polska zajmowała Zaolzie. Został dowódcą 10. Brygady Kawalerii, pierwszej jednostki pancerno-motorowej Wojska Polskiego. Krótko przed wybuchem II wojny światowej 10. Brygada pułkownika Maczka została skierowana na południe kraju. Gdy 1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, Maczek miał plan, jak powstrzymać najeźdźców na swoim odcinku. Kiedy 1 września przybyły pierwsze oddziały brygady na Wysoką i pułkownik Maczek zlustrował teren, stwierdził, że mimo że nie oferuje ona bardzo dobrych warunków obronnych przeciwko czołgom, to przyjmie tutaj bitwę. Dlaczego? Bo szkoda było oddawać Niemcom terenu za darmo. Naszych żołnierzy było 5000, Niemców 10 razy więcej. Bitwa rozpoczęła się od uderzenia niemieckiej broni pancernej na Wysoką. Pierwszy atak został odparty, drugi był już bardziej zmasowany. Na wzgórze uderzyło około 200 czołgów i doprowadziło to do przełamania pozycji obronnych. Co czwarty czołg został zniszczony przez polskich obrońców. Geniusz Maczka polegał na umiejętnym gospodarowaniu tymi siłami, którymi dysponował, a w porównaniu do sił niemieckich były to siły bardzo szczupłe. Niemcy szybko nauczyli się szacunku dla formacji pułkownika Maczka. Nazwali je Schwarze Brigade, od koloru płaszczy żołnierzy.
10. Brygada biła się jeszcze m.in. pod Kasiną Wielką, Wiśniczem, Łańcutem, Lwowem i pod miejscowością Zboiska, gdzie przez zaskoczenie odbili Niemcom jedno ze strategicznych wzgórz. Odwaga Maczka stała się legendarna. Pod Wiśniczem sam kierował ostrzałem przeciwlotniczym. Nad Sanem osobiście poprowadził szwadron do ataku. Po ucieczce z kraju rządu i naczelnego wodza Maczek otrzymał rozkaz wymarszu na Węgry. To była jedyna polska formacja wojskowa, która przeszła granicę w szyku bojowym i nie została rozformowana. Pułkownik Maczek przedostał się ze swoimi oficerami do Francji przez Jugosławię i Włochy, używając fałszywego paszportu. Ojej. Wiedzisławia Tomaszek, też z Budapesztu, jak wy uciekali. Ojej, popatrzcie. I tutaj jest mama i ja i... I Renata. Twoja mama. Tak. To jest piękna fotografia. Piękna. Słuchaj, tu jest ten list z ambasady. Zaświadczam dzisiejszym, że paszport numer taki i taki wystawiony na nazwisko Stanisława Tomaczek jest własnością pułkownika Maczka Stanisława. I w celu umożliwienia wyjazdu z Budapesztu. W sumie nad Sekwanę przedostało się 38 490 osób, co stanowiło 41% internowanych. Maczek we Francji chce stworzyć polską dywizję pancerną. Nikt go nie chce słuchać. Francuzi się zasłaniali, że nie mają czołgów, nie mają możliwości. Ostatecznie udało się coś na miastkę takiej jednostki stworzyć. Kiedy w maju 1940 roku doszło do niemieckiego uderzenia na Francję, tylko część ochotników nadawała się do natychmiastowego wysłania na front. 10. Brygada Kawalerii Pancernej wchodzi do boju z początkiem czerwca 1940 roku, kiedy tak naprawdę już Niemcy zbliżają się do Paryża i sytuacja armii francuskiej jest w miarę dramatyczna. Dlatego jak Maczek wraz z brygadą dołącza na front w Szampanii, jedyna akcja ofensywna, którą może przeprowadzić, to kontratakować Niemców. Natomiast bardzo szybko zostaje okrążony razem z resztkami wojsk francuskich i żeby wycofać się i nie stracić brygady, odchodzi na południe i cały czas po drodze trafia na oddziały niemieckie. Nie może z tego kotła się wydostać i dlatego próbuje kontratakować Niemców w Montbar, żeby otworzyć sobie drogę w kierunku na lasy Morvan. Co ciekawe w tej walce, po pierwsze to, że czołgi idą do ataku, czyli czołgi otwierają drogę kawalerii zmotoryzowanej. Druga ciekawa rzecz to obecność wśród wojsk polskich Senegalczyków. Oni jako ostatni bili się i często oficerowie polscy wspominają między innymi, że Francuzi porzucili broń. Jedyni, którzy jeszcze mieli broń ze sobą, to byli właśnie czarnoskórzy Senegalczycy czy żołnierze wojsk Północnej Afryki. Afrykańczycy, którzy polegli w Montbard, spoczęli na miejscowym cmentarzu obok polskich żołnierzy. Niestety zdobycie miasta nie oznaczało wyjścia z okrążenia. Podobnie jak w 1939 roku, Stanisław Maczek nie zamierzał dać się złapać. Wraz ze swoimi ludźmi postanowił wyrwać się z pułapki. W miejscowości Moluła pozostawiono rannych. Kilka kilometrów dalej w lesie zniszczono sprzęt. A przez to górskie skrzyżowanie przejeżdżał patrol niemiecki, podczas gdy generał Maczek i major Franciszek Skibiński chowali się kilkanaście metrów dalej w zaroślach. Generał i jego żołnierze, podzieleni na kilkoosobowe grupy, maszerowali na południe kraju, aby dalej przedostać się na Wyspy Brytyjskie. Maczek i Skibiński maszerowali w nocy, a spali w dzień, bo za punkt honoru uznali ucieczkę w pełnym umundurowaniu. Niektórzy uciekinierzy mieli sporo inwencji. Porucznik Zygmunt Kłodziński przedzierał się w przebraniu księdza.
grupa majora Zgorzelskiego dostała od francuskiego weterana I wojny światowej barkę i spłynęła nią rzeką Saoną aż do Lyonu. W sumie około 500 osób, towarzyszy broni z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, przedarło się stąd do nieokupowanej części Francji. Mieli spotkać się w Marsylii. Konspiracja była konieczna, choć czasem wyglądała komicznie. Generał Maczek udał się do największego bistro w mieście, gdzie czekała na niego spora grupa jego żołnierzy udających, że się nie znają. Jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej pryska na mój widok czar z przysiężenia i kamuflażu. Cała kawiarnia staje na baczność jak jeden mąż. Nie potrzeba było Gromkiego, czołem panie generale, by wszystko stało się jasnym. Z Marsylii generał Maczek przebija się dalej jako Karpiński. I nie był to jedyny kamuflaż. Maczek, przekraczając granicę do Afryki, przekracza ją w przebraniu Araba. Ale strażnikowi nie podoba się to, że ma bardzo niebieskie oczy. Maczek. Dociera do Casablanki, gdzie czeka na niego rodzina. A stamtąd przez Lizbonę jako Kamiński dociera do Anglii, korzystając z pomocy amerykańskiego konsulatu. Na 4 lata nowym domem dla żołnierzy Maczka stanie się Szkocja. Tu i na poligonach w Anglii staną się wybornymi strzelcami, piechurami i pancerniakami. Żołnierze polscy z największą radością pomagali Szkotom przy pracy w pól. Generał Maczek znowu rozpoczyna krucjatę o stworzenie dywizji pancernej. Ma oddanego sojusznika w osobie naczelnego wodza, ale nie wszystko było przesądzone. Sikorski polecił opracowanie koncepcji organizacji polskiej dywizji pancernej dwóm osobom. Generałowi Kosakowskiemu i generałowi Maczkowi. I tu były właśnie dwie różnice, że generał Kosakowski napisał, że w tej chwili ze względu na to, że nie mamy tylu kierowców i tak dalej, mechaników, on był za tym, żeby odłożyć organizację. Natomiast generał Maczek powiedział, że jeżeli my teraz nie zorganizujemy tej jednostki, nie zbierzemy tych ludzi, to my później nie otworzymy tego. I generał Sikorski przekonał się do koncepcji generała Maczka. Wszystkie dokumenty, które czytałem, korespondencja z dowództwem brytyjskim prowadzona przez generała Sikorskiego jest za tym, aby powstała pierwsza dywizja pancerna, która rozkazem Sikorskiego z 25 lutego 1942 roku powstaje. Polskich żołnierzy odwiedzają wpływowi ludzie z parą królewską na czele, a regularnie wizytuje późniejszy głównodowodzący sił lądowych aliantów, Bernard Law Montgomery. Przenikliwie patrzył żołnierzom w oczy, a potem powiedział krótko: będziemy razem bić Niemców. And I want you all to know that the Polish forces, the Polish Armored Division, here now, is going to fight with me. Wielu odebrało w pierwszej dywizji pancernej lekcję dobrego wychowania. Generał Maczek był serdeczny dla swoich żołnierzy, dlatego ci jeszcze we Francji nazwali go swoim bacą. Ale bywał także jak surowy ojciec, o czym świadczy jeden z rozkazów z 1942 roku. Żądam od wszystkich dowódców, aby zaostrzyli kontrolę i ograniczyli możliwość swobodnego poruszania się wobec żołnierzy, którzy udowodnili, że nie umieją zachować się jak kulturalni, przyzwoici ludzie. Dla niego żołnierz to pewno była świętość. Gdzieś tam powiedziano, że wszyscy pewno gryżą nas, nie? Że to jest niemożliwe. Jutro będzie dezynfekcja. Żołnierz ma być czysty i schludnie ubrany. Nie mówił, że najedzony, ale czysty.
Pierwsza dywizja pancerna została włączona do kanadyjskiej pierwszej armii, wchodząc w skład jej drugiego korpusu. Każdy z nas wiedział, że płynie w nieznane. Za wodami kanału stanie oko w oko z wojną, która stała się chlebem powszednim Polaków, tragicznym przeznaczeniem polskiego życia. Nie wojna jednak była tematem żołnierskich rozmów, ale wypowiadana szeptem i głośno nadzieja na dzień powrotu. Zdawało się wówczas, że Polska zbliża się do nas wraz z wybrzeżem kontynentu. Polacy wylądowali w Normandii dość późno, bo 1 sierpnia 1944 roku. Najpierw odprawiono mszę świętą, a potem żołnierze usłyszeli słynne słowa: bijcie się twardo, ale po rycersku. 8 sierpnia, w dniu wejścia do walki, żołnierze 2. Pułku Pancernego na tych polach w 1,5 godziny stracili aż 22 z 52 czołgów. Tego dnia wyrosły już pierwsze polskie krzyże w Normandii, a obok zwycięskich zalóg sądowych były i takie, których droga całe życie. Po pierwsze, dywizja wchodzi, polska i kanadyjska wchodzą w teren nierozpoznany. Po drugie, płaski teren, a po trzecie, dywizja jest niezgrana w walce. Natarcie 8 sierpnia nie powiodło się. Między innymi z tego powodu, że plan kanadyjski był bardzo sztywny. Wymagał natarcia na bardzo wąskim pasie. Dlatego, żeby odzyskać zdolność manewrowania, generał Maczek 9 sierpnia postanawia rozszerzyć pas natarcia, zdobywając miejscowość Saint-Sylvain. Z tego miejsca, niedaleko miasteczka Chamboua, generał Maczek obserwował okolice. Polacy dostali rozkaz, by zająć miejscowość i połączyć siły z Amerykanami. Maczek, studiując mapy sztabowe, zorientował się jednak, że aby zablokować Niemcom możliwość ucieczki w tym rejonie, należy również opanować wzgórze 262, nazwane przez niego z racji kształtu Maczugą. Generał Maczek miał doświadczenie w walkach górskich. Dlatego wybrał to miejsce, gdyż jest ono podobne do wzniesienia na Wysokiej koło Jordanowa. Z zajętego wzgórza 19 sierpnia 1944 roku w południe polscy żołnierze ujrzeli długą na blisko 2 kilometry kolumnę wojsk niemieckich. Samo wejście na Maczugę spowodowało to, że mieliśmy możliwość zrąbania całej kolumny niemieckiej. Nie było, że powiem, trudności w strzeliwaniu z uwagi na to, że skierowało się tylko działo w dół i się strzelało. Takie tłumy były, że pociski, które szły z naszych armat, zostały zawsze, że tak powiem, w pełni wykorzystane. Polacy pojmali sporo jeńców, w tym niemieckiego generała Otto Elchfelta. Ten jednak przez długi czas nie uznawał się za pojmanego, bo jak tłumaczył, ciągle nie wiadomo było, kto u kogo jest w niewoli. Niemcy zorientowali się, że aby wyjść z okrążenia, muszą opanować wzgórze, z którego byli ostrzeliwani przez Polaków. Niemieckie wozy pancerne zasypały nas gradem pocisków. W parę sekund, mogło to trwać 10, 20, nawet 30 sekund, 5 czołgów zostało zniszczonych. David contre Goliath. To była walka Dawida z Goliatem. Ale tutaj generał Maczek miał tę przewagę, że dysponował wyjątkowymi oddziałami. Bowiem każde inne wojsko, każda inna jednostka wycofałaby się przed masą niemieckich żołnierzy, którzy szturmowali wzgórze.
des civils qui souviennent de soldats polonais qui se battent avec des pièces de bouteille, donc un combat jusqu'au bout et sans merci. Słyszałem wiele opowieści o odwadze polskich żołnierzy, o walkach wręcz. Ce qui est aussi intéressant, c'est la perception des vétérans allemands par rapport à ces combattants polonais. O tym, że Polacy rzucali w Niemców butelkami, kiedy nie mieli już amunicji. Wspomniano także pewnego polskiego żołnierza, który bił się używając do tego swojego hełmu. Nie spaliśmy, bośmy byli na marszu 19 sierpnia 1944 roku, 20 i 21. Te trzy dni poprzednie to były dla nas okropne. Okropny smród tych nieboszczyków, tych wszystkich, którzy tam leżeli. Ja leżałem na koledze ciężko rannym. Tam byłem cały zakrwawiony. Wspomnienia m.in. generała Meindla, niemieckich spadochroniarzy, wskazują na to, że Polacy na przykład pozwolili konwojowi rannych wyjść z kotła i pomimo zaciekłości walk w tej chwili Polacy wstrzymali ogień. Przecinając drogę, spotkaliśmy jeszcze wielu niemieckich żołnierzy. Część wymachiwała białymi flagami, najwyraźniej chciała się oddać do niewoli. Po raz pierwszy od wybuchu wojny byliśmy świadkami podobnej sceny i przyznam, patrzyliśmy na to z przerażeniem. Kiedy Kanadyjczycy nas wyzwolili, otrzymaliśmy od nich bardzo szybko wodę, najrozmaitsze posiłki nam dali. Ja dostałem dużo koszul, bo tamtą, którą miałem, to było wszystko zakrwawione bardzo. Jeszcze nawet muszę się pochwalić, że te koszulki jeszcze mam, tylko bardzo dziurawe. No w każdym bądź razie dzień 21 po obiedzie, gdzieś godzina 16-17, pamiętam, był dla nas dzień, dniem wolności, bo w dniu 22 żeśmy zeszli razem z Kanadyjczykami ze wzgórza 262 z Władym Maczugą. Zaraz bezpośrednio po bitwie wydawało się, że straty są nieproporcjonalnie wysokie, a tak nie było. W kotle pod Falaise zginęło ponad 7 tysięcy Niemców. Polacy rzucili się w wir pościgu za niemieckimi oddziałami, którym udało się jednak uciec z kotła pod Falaise. Wróciłem na Maczugę, panie generale. Gdyby nie Kanadyjczycy, nie siedziałbym tu i nie popijałbym whisky. Jedna myśl mnie dręczy. Mów. Czy nasi przyjaciele mogli przybyć wcześniej? Mogli. Alarmowałem, że napór niemieckiej armii w odwrocie zwala się na odcinek polskiej dywizji. Ale nikt nie chciał mi uwierzyć. Dopiero Simons, dowódca, któremu podlegaliśmy, zorientował się, jaka jest sytuacja. I 20 sierpnia w mojej obecności wydał rozkaz pójścia na odsiecz. Ale Kanadyjczycy dotarli do nas dzień później. Cały dzień zajęło im te kilkanaście kilometrów? Nie. Atak wyruszył dopiero następnego dnia. Dowódca korpusu tłumaczył się, że to z powodu przeróżnego splotu zdarzeń. Ale nasi chłopcy za to zapłacili. Po bitwie marszałek Montgomery powiedział: Niemcy byli jakby w butelce, a polska dywizja była korkiem, w którym ich w niej zamknęliśmy. Do końca sierpnia 1944 roku wyzwolono Francję.
6 września, po krótkich, ale ciężkich walkach ulicznych, oddziały generała Maczka oczyściły miasto Ypres. Jak wyglądało zdobywanie miast, widać na przykładzie miasteczka Tilt, ważnego wówczas węzła komunikacyjnego. Walka toczyła się o każdy dom. Tilt był silnie broniony przez Niemców. Generał Maczek miał jednak plan. Jego pierwszym pomysłem było zaatakowanie miejskiego rynku, ale był on tak silnie broniony, że Maczek musiał wycofać swoje oddziały. Kolejna próba polegała na okrążeniu miasta równolegle przez 24 pułk ułanów i 10 pułk strzelców konnych. I po ciężkich walkach ulicznych z udziałem czołgów, także na samym rynku, Maczek zdobył miasto. Kiedy powstawał cmentarz wojskowy w Lommel, ówczesny burmistrz i Rada Miejska nie pozwoliła zabrać z miejscowego cmentarza prochów 8 żołnierzy, którzy polegli w walkach o Tilt. To nasi bohaterowie i zostaną tu w Tilt na zawsze z nami. Ruzelare jest miejscem, w którym skorzystano z pomocy ludności cywilnej. To także cecha taktyki generała Maczka. Tu w Ruzelare także się nie zawiódł. Maczek, wjeżdżając na rogatki miasta, spotkał Simone Breche, młodą nauczycielkę. The family Breche lived very, very close where the Polish army arrived in Ruzelare. So the first thing that happened that that Simone went to that tank to say that to give information about intelligence around the city already. Po zdobyciu miasta generał Maczek odznaczył Simone Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu wojny generał Maczek mianował młodą Belgijkę oficerem łącznikowym i służyła ona w jego pierwszej dywizji pancernej, która po wojnie okupowała kawałek Niemiec. Z powodu choroby serca lekarze zalecili jej wyjazd do ciepłych krajów. Po zakończeniu misji Simone wraz z mężem Scottem wyjechała do Australii. Kieliszek czerwonego poproszę. Simone? Jak miło, że przyjechałaś. Jesteś od dawna w Szkocji? Nie. Dopiero co przyjechałam z Ruzelare. Zrobiliście ze mnie Mate Hari. Ludzie konspirowali przez cały okres okupacji, a ja raz przejechałam się na rowerze i zrobiliście ze mnie bohaterkę. Simone, pokazałaś nam, gdzie są Niemcy. Dzięki temu kilku albo kilkunastu żołnierzy poległo mniej. Jesteś bohaterką. A wie pan, że dałam głodnemu niemieckiemu żołnierzowi czekoladę z logo angielskiej fabryki czekolady, którą dostałam od was. Na szczęście biedak był tak głodny, że nie zauważył napisu na opakowaniu. Żołnierskie szczęście. Na wojnie nie ma sprawiedliwości. Proszę mi powiedzieć, czy ja naprawdę nadawałam się na tego oficera? Byłaś świetnym oficerem. Nie każdy ma talent do języków, jest bystry i lubi ludzi. Ale ludzie w Ruzelare wiedzieli swoje. Mówili, że jestem nieprzyzwoita, bo zadawałam się z żołnierzami. Trzeba było mi od razu powiedzieć. To zaraz po wojnie byśmy jeszcze raz zajęli tę mieścinę. A ja chyba byłam zbyt przyzwoita. Mnie krępowały nawet te wasze przywitania. 3 całusy w policzek.
I to mężczyźni. Może lepiej całować się 5 albo 6 razy. Ja muszę wracać do swojej nowej ojczyzny. Lekarze mówią, że moje serce może eksplodować w każdej chwili. To znaczy, że co? Widzimy się ostatni raz? Tak? Żegnam pana, panie generale. Jeszcze raz. Po polsku. Dziękuję za wszystko. Maciek believed that not using the artillery. Maciek wierzył, że zdobywanie miast bez użycia ciężkiej artylerii zjedna mu przychylność małych krajów. On potrzebował politycznego wsparcia swojej misji. Dlatego w dniu zdobycia Ruzelare Harald Mitchell, brytyjski poseł do Izby Gmin, który popierał polską sprawę, przyglądał się z bliska całej operacji. Polski konsul także tu był. Generał Maciek miał więc przyzwolenie, by stosować strategię polegającą na nieużywaniu ciężkiej artylerii podczas walk. Niektórzy zarzucali właśnie generałowi Maczkowi, że on szafuje krwią żołnierzy, nie chcąc niszczyć miasta, przecież można było poprosić o wsparcie lotnictwa. Lotnicy nie mogli odbierać sygnału z ziemi. Czyli zanim dotarł do dowództwa operacji lotniczej, meldunek, że bombardują Filatę, że te samoloty przeleciały. Na szlaku 1. Dywizji Pancernej na terenie Belgii, Holandii prawie nie ma zniszczonych miast. Te większe, wszystkie duże miasta, Gandawa, Breda, wszystko ocalało. I tu można powiedzieć, że to jest polska szkoła dowodzenia jednostek pancernych. Że nie czekają na wsparcie lotnictwa, tylko umiejętnym manewrem skrzydlającym zmuszają przeciwnika do odwrotu albo kapitulacji. To jest sukces generała Maczka. Najwspanialszą bitwą dywizji pancernej w Holandii była bitwa o Bredę i Moerdijk. Kluczowe pozycje niemieckie na drodze dojścia do Morzy. Maciek początkowo otrzymał rozkaz uderzenia w kierunku Moerdijk, ale tam nieoczekiwanie pojawiła się dywizja brytyjska i dlatego Maciek zmienił kierunek. Skierował swoje siły w kierunku Bredy. Przed Bredą dostaliśmy sygnał, że o miasto będzie walka, ale bez udziału artylerii. A w czołgu działo, nie mogło działać. Breda was light defended. Bredę ciągle okupowali Niemcy, ale miasto nie było silnie bronione. 28 października pierwsze oddziały polskie pojawiły się na przedmieściach Bredy, dokonując rozpoznania wywiadowczego. Następnego dnia polscy żołnierze podeszli pod miasto z 3 stron, po czym zaatakowali. Niemcy bronili się, ale musieli się w końcu wycofać. Maszak okrążył Bredę. My z Gilzerai na zachód od Bredy w nocy musieliśmy się przemieścić na wschodnią część. Został taki koszyk stworzony i tym koszykiem wjeżdżaliśmy. Nie wolno było zamykać. Był taki rozkaz, żeby dać Niemcom szansę na ucieczkę. W samej Bredzie jest bardzo mało poległych.
Bredzie do dzisiaj na krawężnikach pozostały ślady po gąsienicach. A niektórzy myślą, że to tylko ułatwienia dla rowerzystów. Historyczne miasto Breda, italo-polskie czołgi, niemilknącymi okrzykami w tłum. Entuzjazm ten osiągnął punkt kulminacyjny, gdy na stopniach ratusza ukazał się generał Maczek w towarzystwie burmistrza, który objął ponownie swoje funkcje. Po raz pierwszy łzy leciały z okna. Miasto było polskie, biało-czerwone. Z napisami dziękujemy wam Polacy. Stanęliśmy na ulicy w Bredzie, to ludzie nas porywali do domu. My father invited two men. Mój ojciec zaprosił dwóch mężczyzn, polskich wyzwolicieli. I zobaczyłam napis Poland na ich mundurach. Pomyślałam więc, że przybyli z bieguna północnego. Nie kojarzyłam tej nazwy z krajem. Słyszeliśmy o tragedii Warszawy i o tym, że Polska także była okupowana. I w tym samym czasie pojawili się tutaj polscy żołnierze, by nas wyzwolić. To było bardzo wzruszające. Z mojej załogi to trzech poszło gdzieś tam, w Sinondal z dziewczynami. Przyjaźń polsko-holenderska, która rozpoczęła się przy huku dział, ugruntowana została solidnie przy dźwiękach muzyki, a piwo rozwiązało wszelkie trudności językowe. Polacy wyglądali bardzo porządnie, w przeciwieństwie na przykład do Brytyjczyków, którzy chodzili zaniedbani. Polacy byli także bardzo szarmanscy, bo całowali kobiety po rękach. Błyskawicznie nawiązywały się relacje pomiędzy polskimi żołnierzami a miejscowymi dziewczynami. Organizowano potańcówki, zapraszano do domów. Nawiązano sporo znajomości, które zaowocowały wieloma małżeństwami. No i zaczęły się rodzić dzieci wyzwolenia. Do dnia dzisiejszego w miejscowej katedrze jest ślad owego Festiwalu Wolności. Płaskorzeźba przedstawiająca polskiego żołnierza z dziewczyną na motorze. Co najmniej 400 polskich żołnierzy straciliśmy na korzyść dziewcząt holenderskich, z którymi się pożenili. Ale to nie była strata, to była dobra inwestycja kapitału. Pomników wdzięczności w Bredzie i okolicach jest co najmniej kilka. Wielka otwarta kaplica zbudowana 10 lat po wyzwoleniu. Czołg, który przywieźli z Niemiec polscy żołnierze. Niemiecką Panterę zarekwirowaną z fabryki Kruppa Holendrzy nazywają do dziś polskim czołgiem. I pomnik zwycięstwa pokazującego orła polskiego i niemieckiego. Ten na górze to oczywiście nasz orzeł. 9 listopada 1944 roku po krwawych bojach Polacy zdobyli ufortyfikowane przedmoście Murdajk. Ale niestety Niemcy zdołali wysadzić znajdujące się w tym rejonie dwa mosty. Polscy żołnierze pozostali w Bredzie na dłuższą chwilę po tym, jak ją wyzwolili. Ale większość ludzi w tej części Holandii, z północnej Brabancji, pamięta, że musieli opuścić swoje domy, ponieważ wyznaczona została na rzekach 70-kilometrowa linia frontu. I to jest jedno z tych miejsc, Kapelle-Chevert, gdzie Polacy walczyli. Jak widzimy, mamy tutaj płaski teren i nie ma się gdzie schować, więc żołnierze mieli trudne zadanie i całe tygodnie musieli tu walczyć. Nie tylko Polacy, ale także żołnierze norwescy, kanadyjscy, brytyjscy. W ciągu kilku tygodni poległo tu ponad 450 żołnierzy z alianckich armii. Ludzie pamiętają o Bredzie, ale dla mieszkańców, którzy wywodzą się z tej części Holandii, jak na przykład moi rodzice, ważne jest także to, co wydarzyło się po wyzwoleniu Bredy, kiedy walczono w takich miejscach jak to. Rejon Kapelle-Chevert generał Maczek nazwał nawet naszym małym Monte Cassino.
8 kwietnia 1945 roku pierwsza dywizja pancerna przekroczyła granicę niemiecką. Moje wrażenie było okropne, bo butny naród niemiecki uparł mu na kolana. Ja wjeżdżałem w miejscowość Lier. To same białe płachty w okna. Na biało. No. I ani jednego żołnierza niemieckiego. Na drodze 2. Pułku Pancernego znalazł się obóz dla kobiet i dziewcząt z Powstania Warszawskiego w miejscowości Oberlangen. Wojna skończyła się dla 1. Dywizji Pancernej 5 maja 1945 roku, kiedy skapitulował port w Wilhelmshaven, ale ostatecznie zwycięstwo miało gorzki smak. Mieliśmy wrażenie, że będziemy szli do Warszawy dalej, a tutaj jesteśmy pod Wilhelmshaven. A najgorsze jest to, że Warszawa nas nie chce absolutnie widzieć, a nasi przyjaciele byli też tacy nie bardzo, że tak powiem, serdeczni i nie wiedzieliśmy, co będzie z nami, co mamy z sobą robić. Bezpośrednio po wojnie polscy żołnierze okupowali kawałek północno-zachodnich Niemiec. Wielu wzbierała chęć zemsty, ale generał Maczek nie akceptował żadnych gwałtów wobec ludności cywilnej. Dwóch czy trzech tam jego żołnierzy zgwałcili żonę pastora i zamordowali pastora. Odbył się proces wojskowy i byli skazani na śmierć. I dużo jego oficerów błagali go, żeby te grzechy im przypuścić. Ale w jego myśli wyrok sądu był właściwy i nie było co zmieniać. Także poszli na śmierć. Stanisław Maczek po wojnie pełnił funkcję ostatniego dowódcy 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W 1947 roku otrzymał rozkaz demobilizacji swoich wojsk. Generał Maczek po wojnie postanowił zamieszkać w Szkocji. Do Polski nie miał powrotu, bo komuniści pozbawili go obywatelstwa. Tutaj pisze, że ten paszport międzynarodowy, to jest travel document, to nie jest paszport, ale że to jest ważne w wszystkich krajach, oprócz Polski. Tak. Popatrzcie tutaj, co jest napisane. All countries except Poland. A to strasznie smutne. To jest smutne, to dla niego też było trudne. Tak. Że każdy kraj wpuszcza, tylko nie Polska. Tak. Służba Bezpieczeństwa PRL próbowała ściągnąć Stanisława Maczka z powrotem do kraju. W tym celu wysyłała do Szkocji swoich wypróbowanych agentów. Jednym z nich był hrabia Wojciech Dzieduszycki, znany aktor, dyrygent i działacz kultury, który pisał raporty dla bezpieki jako Turgieniew. Zamykamy. Mnie pan chyba nie odmówi. O, pan hrabia. Oczywiście, że nie. Lwowiakowi nigdy. Myślałem, że pan już wrócił do Polski. Jeszcze nie. Zatrzymały mnie pewne sprawy. Przypomniało mi się, że jak bywałem w Stanisławowie, to nieraz widziałem pana ojca. A moja żona często bywała w waszym domu w Jezupolu. Tak. Tam już nie powrócimy. Ale do Polski pana ciągnie. Oczywiście. Ale jak pan wie, odebrano mi obywatelstwo, a ja byłem zbyt dumny, żeby się o nie starać. A brytyjskiego paszportu nie chcę, bo jestem Polakiem. To akurat można załatwić. Koniaczek, wódeczkę? Wódeczka. Teraz Polska to już inny kraj niż w latach 50. Wiele się zmieniło. Nie chciałby pan powrócić na stałe?
chciałbym. Ale wtedy władze komunistyczne musiałyby zapewnić powrót do kraju również moim chłopakom. No bo jakby to wyglądało? Maczek wraca do Polski sam. Tak, tak. Rozumiem pana, generale. Gdybym miał kontakt z różnymi czynnikami, to zasugeruję im, co powinni zrobić. Wie pan, czego najbardziej się boję? Że jakbym wrócił, to w dowodzie napisaliby mi urodzony w ZSRR. Nie, to już niemożliwe, to już nie te czasy. Mnie też już tolerują, niektórzy nawet zwracają się do mnie per pani hrabio. Ale rzeczywiście teraz nie polecałbym wycieczki do Lwowa. Ale może przyjmie pan gościnę u mnie we Wrocławiu. O, bardzo chętnie. O zachodnim Śląsku słyszałem, że jest piękny. O Dolnym Śląsku, panie generale, Dolnym Śląsku. Obwiozę pana wszędzie. Mówią tam ciągle po naszemu, po lwowsku. A wie pan, że dzisiaj na ulicy słyszałem dwie kobiety, jak się żegnały. Jedna zabałakała. Powiedziała, daj pyska na pożegnanie. Uśmiechnąłem się, zamknąłem oczy i przez chwilę wydawało mi się, że jestem w Polsce. Bo wie pan, Polak nie może żyć bez Polski. Stanisław Maczek nie posiadał prawa do emerytury. Brytyjski rząd wypłacił generałowi, podobnie jak wielu innym oficerom, jedynie jednorazową odprawę. Generał czterokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania w Edynburgu. Nie zwracał się do nikogo o pomoc. Odrzucał wszelkie propozycje kariery politycznej, jakie składała mu Polonia. Najlepiej czuł się w towarzystwie swoich żołnierzy. On uwielbiał Szkocję, bo przypominała mu trochę Zakopane. Z tymi swoimi górami i wspaniałymi lasami pełnymi grzybów, które dziadek uwielbiał zbierać. Mógł zamieszkać w Bredzie, ponieważ proponowano mu tutaj nawet dom. Ale odmówił, gdyż jedna z jego córek była niepełnosprawna i potrzebował opieki, o co łatwiej było w Szkocji. Najpierw pracował w sklepie w miasteczku Gifford, niedaleko od Edynburga, ale to niedługo trwało, gdzie jego podkomendny zaczął być do niego bardzo szorstki. Coś zdaje mi się ojciec jakieś naczynie zbił czy coś i ten się rozłościł i ojciec powiedział do widzenia. Miał w sobie taką szlachetność i nikt tego mu nie odbrał. Potem pracował jako barman, gdzie przychodzili żołnierze i zawsze mówili, double whisky, panie generale. Także było dla niego to przyjemne, że swoich widział i że oni przychodzili do niego. Odczuwał na pewno, że praca nigdy nie hańbi. Był to niezwykle uprzejmy i kochany człowiek. Nigdy nie słyszałam z jego ust złego słowa o nikim. Nigdy. Wszyscy go kochali. Drzwi zawsze były otwarte. Inni weterani byli dla niego jak rodzina. Mogli przyjść w dzień albo w nocy o dowolnej porze. Mój dziadek traktował ich po bratersku. Może patrzył na nich jak na swoich braci, których utracił. Grali w karty. Co soboty matka robiła kolację i przychodzili znajomi w takim małym gronie i siedzieliśmy i graliśmy. Pewne rzeczy o moim dziadku mogę powiedzieć tylko po polsku. Mój dziadek nie chodził do kościoła, tylko maszerował. I raz tak właśnie maszerował, ja miałam obcasy wtedy i krzyknęłam,
Ciociu, ciociu, proszę, proszę na mnie poczekać. A dziadek zwracał się i mówił tak. Kochana moja, ja mam 90 parę lat, a ty, kochana, masz 20 parę. Ja nie mam czasu na ciebie czekać. I dalej poszedł. Prawie codziennie przemierzał tę samą trasę. Stanisław Maczek po wojnie nie odwiedził Polski. Generał dożył upadku komunizmu, ale po 1989 roku nie miał już sił na podróż do kraju. Zresztą do jakiego kraju miałby wracać? Lwów należał do Ukrainy, podobnie jak Szczerzec, miasteczko, w którym się urodził. Mrs. Maciek missed. Pani Maczkowa tęskniła ze swoim życiem w Polsce. Ona mówiła o Polsce więcej niż sam generał. Im obojgu bardzo dobrze żyło się w kraju. Ale po wojnie przyszło im mieszkać w małym mieszkaniu, w którym dwoje ludzi było inwalidami. Dla pani Maczek było to wyczerpujące. Życie było trudne. Także z powodu kłopotów finansowych. W latach 60. zorganizowano wielką akcję, żeby zebrać pieniądze na opiekę medyczną dla jego córki i jednocześnie po to, aby generałowi ogólnie pomóc finansowo. Później Breda ofiarowała mu miesięczną emeryturę. Generał Maczek przyjeżdżał, kiedy mógł, do miejsc swoich triumfów. Panie generale, jestem proud as president of the Committee Netherlands-Poland to welcome you at this historic monument. A Breda kochała go zawsze najmocniej. Stanisław Maczek dożył 102 lat. Zgodnie z ostatnią wolą spoczął obok swoich żołnierzy właśnie w Bredzie. Generał Maczek nigdy nie przegrał żadnej bitwy. Co najwyżej się wycofał. Stał się bohaterem 5 narodów. Ale był także bohaterem uniwersalnym. Odkrywając postać generała Stanisława Maczka, ciągle możemy się uczyć czegoś nowego.